Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii Server Atoll SMP. Odbyła się wyprawa do Endu, gdzie zdobyliśmy elytre, shulker boxy oraz inne dobrocie, ale zanim przejdziemy do tego, to najpierw wybudujemy sobie kilka rzeczy oraz załatwimy kilka spraw. Zaczniemy od wybudowania nowego sklepu na spawnie i będzie to sklep prysmarynowy, który będzie wybudowany z takich dobroci. Co to dokładnie będzie, nie powiem wam, zobaczycie podczas budowy, co z tego wyjdzie. I tutaj w tych shulker boxach mam właśnie prysmaryn. Przy okazji, skoro już tutaj będę przechodzić, pokażę wam zmiany w tafowym sklepie. Dokładnie pierwsze pięterko wygląda w taki sposób i tutaj będę po prostu układać bloczki takie do ozdoby, jeżeli chodzi o taf, czyli jego wszystkie blokowe wyroby. I tutaj na górze będę sprzedawał właśnie ten taf, wszystko mam podpisane, przygotowane, ozdoby porobione, no i tylko czekać, jak w końcu ten taf będzie można sprzedawać. Żeby to wybudować, to mam dwa miejsca. Albo bym tutaj pociągnął ścieżkę i dobudował teren, aby to ładnie było stąd widoczne, jak ktoś idzie ze portalu, żeby tutaj ładnie to się wyłoniło. Ewentualnie to by stało tutaj, konkretnie gdzie jest taka mniejsza polanka, że stąd byłby przód tego sklepu, bo on będzie dość specyficzny, tak jak widać po ilości bloków oraz po kolorze tych bloków, więc to będzie mocno się odróżniało, ale będę musiał to bardziej przemyśleć, dobuduję ten kawałek terenu i zobaczę, jak to całościowo będzie mi pasować. Ale wy już zobaczycie z tego timelapse. I w końcu nowy biznes otwarty, sklep stoi i specjalnie czekałem właśnie na otwarcie Endu, aby zdobyć shulker boxy, żeby właśnie one mi tutaj posłużyły jako po prostu miejsce na pryzmaryn, który jest właśnie tutaj na sprzedaż. To co udało mi się ostatnio nafarmić na farmie pryzmarynu, to wszystkie bloczki właśnie są tutaj na sprzedaż i tylko czekać na pierwszych klientów. Ostatnio na sprzedaż na atolowym Discordzie ruszyły moje rzeczy, które miałem do zaoferowania i jestem bardzo zdziwiony, bo wszystkie rzeczy zostały wykupione. Po prostu wszystko rozeszło się jak świeże bułeczki, czyli most został zakupiony, potwór z Loch Ness oraz wszystkie trzy totemy zostały zakupione i to mnie zmotywowało, aby wymyśleć wam kolejne rzeczy, które też czasem wybuduję, żeby także były na sprzedaż na atolowym Discordzie. Pamiętajcie, że link jest w opisie i zbierajcie atolki, żeby kupować ode mnie oraz także od innych twórców rzeczy, które wystawią na sprzedaż. Most z tymi pięknymi bramami został zakupiony przez widza The Endera za 30 tysięcy atolków i chciał, aby ten most nazywał się Most Imperatora de Endera. Dokładnie tak. I taka tabliczka będzie aż w czterech różnych miejscach, z tego względu, że most jest symetryczny, więc taką tabliczkę też muszę umieścić po drugiej stronie, żeby zachować dalej tą symetrię, a do tego jeszcze to muszę umieścić od strony nitki. Druga tabliczka i dwie tabliczki od strony nitki. Bardzo się cieszę, że to The Ender kupił ten most z bramami, ponieważ to jest jeden z moich najwierniejszych widzów, który mnie ogląda praktycznie od prawie od samego początku, czyli od 3-4 lat jak nagrywam i wciąż mnie ogląda, więc mój content wciąż mu się nie nudzi, za co bardzo podziwiam, bo widzowie jedni przychodzą, drudzy odchodzą i po prostu taka jest kolej rzeczy, a The Ender od samego początku jest wciąż ze mną na kanale i wiernie komentuje i ogląda moje filmiki, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. Atolowy rodzynek, czyli nasz potwór z Loch Ness, który tutaj sobie pływa koło mostu, także został zakupiony przez Nenunię i ma się on nazywać jako Szczerbatek. Więc właśnie tutaj nad szyją wyląduje tabliczka z tą nazwą. Do tego jeszcze podświetlić i w sumie możemy to pokolorować. Zobaczę, jakie te kolorki pasują. Myślałem nad żółtym albo nad zielonym. Zostaniemy przy żółtym. Pasuje mu? Oczywiście, że tak. I jeszcze nam zostały totemy indiańskie. Także jeden kupiła Nenunia i właśnie jej nazwa nawiązuje do księdza Kudłatego, więc właśnie ten totem, który będzie najbliżej kościoła, będzie nosił tą nazwę i miał się on nazywać Totem Dobrego Ducha. Nazwa na swoim miejscu, ale ta tabliczka jest z każdej strony, bo taka jest dekoracja, więc z każdej strony musi być ta nazwa i przy każdym totemie tak będzie, żeby właśnie z każdej strony było to ładnie widoczne, że to jest właśnie Totem Dobrego Ducha. Drugi totem, gdzie już wam wcześniej wspominałem, że będę chciał go wybudować, jest to właśnie ta strona moich terenów i ten totem zdecydowałem, że będzie dla Miśka, bo on właśnie kupił
jeden z tych totemów. Dlaczego akurat tutaj? Ponieważ to jest ładne połączenie wszystkich trzech terenów, czyli terytorium Kyca, Nitki oraz moje, a nazwa oraz Misiek nawiązują do tego, że on wie wszystko, więc stąd będzie miał ładny widok na wszystkie trzy posesje, bo przy moście Kyca tak czy siak chciałem jeden z tych totemów umieścić i myślę, że tutaj właśnie na rogu idealnie przypasuje. Kolejna wizytówka wybudowana, kolejny totem dumnie tutaj prezentuje się i mamy tutaj nazwę Wszechobecny Niedźwiedź. Konkretnie to nazwa miała być Totem Wszechobecnego Niedźwiedzia, no ale napis okazał się zbyt długi, żeby to zmieścić na tej tabliczce, więc to skróciłem do takiej formy i jakby sens jest dalej zachowany i wszystko ładnie, godnie się prezentuje. Generalnie w końcu tutaj mogę poprowadzić ścieżkę do mostu Kyca, ale jeszcze tego nie zrobimy. Generalnie ta ścieżka będzie szła tutaj mniej więcej jak teraz biegnę i ona tutaj będzie się rozwidlała. Jedna część będzie poprowadzona właśnie do mostu, do tamtej strony, a druga część będzie poprowadzona bardziej tam przede mną, gdzie teraz biegnę, ponieważ tam za niedługo będę chciał wybudować kolejny, bardzo większy projekt, jeżeli chodzi o tą część wyspy mojego terenu, żeby to dobrze zagospodarować, ale także mam plany na drugą część wyspy, czyli tam bardziej tereny za kościołem, tam cmentarne i tak dalej, bo tam sobie pomyślałem, czy nie wybudować takiego, powiedzmy, większej posiadłości dla mnie, jakimś dużym magazynem. No, brakuje nam cały czas tam miejsca i tak już od dłuższego czasu myślę, żeby w końcu wybudować coś takiego większego, bardziej taki porządny domek i w sumie mogę wam pokazać, konkretnie dobrze mi przypasowało miejsce tutaj, jak jest to jeziorko, żeby tutaj właśnie postawić taką większą posiadłość, żeby ona tutaj z tyłu była tak bardziej fajnie widoczna, a ten teren bym musiał co nieco podnieść wyżej, bo tutaj gdzieś, no teraz tego nie widać, ale tutaj mniej więcej prowadzą te schody z mojego magazynu, co wam pokazywałem i one mniej więcej by szły jeszcze tutaj, gdzie ten lisek jest i tutaj gdzieś by pod ziemią skręciły właśnie tutaj do tej mojej posiadłości. Dlatego tą część tutaj terenów także będę chciał ładnie tutaj uporządkować, żeby tutaj coś się działo i pierwszym z tych rzeczy właśnie będzie kolejny totem, który tutaj zaznaczyłem, żeby go wybudować i przypominam, że on jest dla Bu, więc bierzemy się za budowę i wybudowane. Nie było sensu, aby pokazywać wam już piąty raz budowę tego samego projektu i cały totem ma się nazywać Totem Inspiracji Budowlanej, bo taką nazwę sobie zażyczyła Bu i mamy to z każdej strony i w sumie przypasowało trochę do tej budowlanej inspiracji, aby tutaj się właśnie inspirować różnymi rzeczami, aby właśnie te kolejne budynki powstawały po tej stronie bazy. Najważniejsze sprawy tego odcinka zrobione, to teraz możemy przejść do fragmentu, gdzie wyruszyliśmy tutaj z grupką Astolowiczów na smoka do Endu, żeby zdobyć dobrocie z tamtego wymiaru. Da się? Nie da się, czekaj. Prawy. Pikam z tą łapką. Ej! O, jestem, no. Portal jest zbugowany. Odpalony. Ej, walczmy tak ze smokiem, tak? Proszę. Brakuje tutaj kilka oczu, ale bo on jest odpalony. Aha, no tak, bo to, no to bo ja go odpaliłam i sprawdzałam. Chłapłyń. Co mnie tu bije? A, to małe gówno. Skakujcie. Prawie mnie wepchnął. Żeby nie było, nie? Tutaj będzie cięcie. Tutaj będzie cięcie? No dobra. Portal nie działa, bo lawa jest pod spodem, bo nie ma lawy. Musimy jeszcze raz. A, dobra. Ej, no i co z tą lawą teraz? Po co ta lawa? No chyba nie musi być. No pewnie, nie? Że ty to jest mit. Największy z największych mitów. Dobra, to kto się odważa? Ale się czaicie. Ja ostatni. Dobra. Lecimy, dobra. Wow. Jaki jest res? W powietrzu? Powietrzu. Tak. Ja nie wskakuję, żeby się nie pospychać czy nawzajem. Kudłaty lecimy. Tylko, że ja łuku nie mam. Pierd jest. Kudłaty zbieraj pierda. Ja nie mam łuku. Jak wy idziecie na end bez łuku? No właśnie. Ja nawet nie mam osiągnięcia strzenia z łuku prawdopodobnie. Ja tak samo. Ty najwyższy strąciliście? Ty najwyższy strąciliście czy nie? Ja już 4 rozwaliłem, tak. Ja 2 rozwaliłem. 3. To nie ma sensu się budować, nie? Już niewiele zostało, widzę. Dajcie łuk, ja to za pierwszym razem zrobię. Dało się. Nice, o nie. To teraz można zbierać pierda. Czemu ja nie słyszę w ogóle smoka? Czy ja mam dźwięki wyłączone mobów? No pewnie, że tak.
O. Ja nie mam nawet mieczy swojej respektem, więc tam mnie nie patrz. Ja też, ja nie uderzyłem go ani raz. Samo. Super, jak kilka razy go trafiłam. Jeśli staniemy pod fontanną, to ekspa zbierzemy jeszcze przy okazji. Tak, fontanną. Jak sobie się jako zdobędziemy, to będzie hit. Ale śliczny. Dobra. Wow. Tak, ja mam tak. Jaka radość, Matko Boska. Mój exp! Nie! Co? Tylko tyle? O, drugi poziom. Od razu? O kurde, ciągle mam 4 HP. Nie zabijcie jajka. Rzuć jajko. A co, jajko? A to nie gwiaździe serwera? Co? Podziel się jajkiem. A to nie gwiaździe serwera mam rzucić jako kapitanowi? Ja chcę. Kapitanowi. Bo wszyscy chcą dotknąć. Jest przymierze. Nie, Ardę zostaw, wszyscy potem chcą się pomacać jajko. Ardę, daj to jajko. Ja nie mam respi smoka, ty tu respi smoka. Ja serdecznie nie mam tego jajka. Po co zrespiłeś smoka? On da kolejne jajko? Nie da kolejnego jajka. Tak, kolejne jajko. Ale... Nie da kolejnego? Smutek. Skąd się urwaliście? Ja smoka zabiłem. A już pójdę po elytra. Ja to zabiłem. Co mnie to smok ten was interesuje? To będzie czekał na ten, na pozostałych. G4, no. Ej, ale ładny ten end w 1.21, ta aktualizacja była, tydzień mi mówił 2 lata temu. Gdzie ty pobiegłeś? No zostawię cię tylko na chwilę. A tam jesteś, to ty... Nie, to Enderman, co jest? Ty robiłeś ten most z Neteraka? Nie, Rybis ja to był, ja bo już mnie ściga za mną. Ja go nie kutuję tego, żeby spalić elytrę, którą będzie miał. Bo to nie jest Griffin. Mine cave'y, tu, znaczy tu są dźwięki z cave'ów, nie wiem dlaczego. Bo ty wiesz co, masz taką przewagę, że nie ma Enderpearl. Ale nigdy mi się tak ręce nie pociły, jak będzie w Minecraftie. Ej, w sumie, ej, poczekaj, ja wejdę na ciebie. Ufasz mu? Nie. Zobaczcie, jak to wygląda, jak leczysz elytrą. Ale jak zginiemy to razem. Ja przeszedłem już jakieś 3000 kratek, nie? My też. No, my też. Ja przeszedłem 5000 kratek. Ja jestem na 2000 plus lecnej na X-ie. Mam tak tłuste ręce, że mi się prawie ze shifta prześlizguje. Dobrze. Kudłaty znajduje statek, ja mu podlatuję na elytrze i mu zabieram. A właśnie, jeszcze nie jest 1.21, nie? Nie. Nie, ta wersja nie wyszła jeszcze. Nie? Jak to nie? Wyszła. To chcę kupić w Endzie teraz fajerwerki, mam na sprzedaż. Jedyna taka okazja. Czekajcie, kto to poszedł? Rybis, tak? Tak, bo wpadł w przepaść, ale się wylogował. Rekonspentuję. Rekonspensata? No, coś w tym stylu, kurdłaty. Coś w tym stylu. Trudne słowo. Zrekonspertuje mi moją psychikę, chodząc na tych krawędziach. Kto cię zrekompensuje. Zrekompensuje. O, zrekompensuje. No, generalnie dobra, tak, no to ci. Mam to na shorta. O co chodzi? Sprzeda się. O co chodzi? Ja teraz muszę wziąć ten refren zjeść, chcecie ten owoc refrenu. Dobrze, tego nie jadłem. Smacznego, nie wiem co ci powiedzieć. A ja jeszcze ani jednego miasta nie znalazłem. Ja znalazłem. O, tu są aż dwa koło siebie. O, fajnie. Miód na uszy. Tak. Budował sobie, na pewno. Jedno znalazłem, ktoś tam był. To nawet tam nie zatrzymywałem się. O, fajnie. Może fajnie. Moje. To możliwe, że ja. Ani jednego miasta nie natrafiłam jeszcze, ani jednego też portalu tego... Na tą główną wyspę smoka, nie? Oż kuźwa! Dobrze, miałem totem. Ginąłeś prawie? Enderman, nie! Nie gadaj, że zginiesz. Nie gin! Nie chciałem się elytra odpalić, jak ta kulka się... Ten efekt kulki się skończył od Shulkera. A nie zepsuła ci się? Albo nie jest na wykończeniu? Bo ja tam nie, jest mniejsze... Większe pół jest. Wow! Lecimy, dobra. Wow! Moje 68 level. Moje pierwsze miasto. Na bank już tutaj ktoś był, nie? Co, masz takie malutkie prawdopodobnie. O nie, ale ja jestem w twierdzy. Adios. Ale cudownie. No i teraz mogę w końcu popatrzeć na ten cały spawn z góry. O kurde, nie! Nie! Nie gin. Elytra mi się skończyła nad przepaścią. Tak? Zmieniłeś szybko na drugą? Nie, jak spadałem, centralnie wylądowałem na ostatnim klocku wyspy. I do tego jeszcze zadziałał mi totem, bo bym zginął od upadku. Ojejku. Już dwa totemy poszły, co? Tak. Ej, co to za most ten MPBD tu buduje? Jednak na lądzie bezpiecznie.
Ładnie to wygląda. Widzę statek! Statek widzę! Ja chcę tą elektrę. Statek to widzę. Akurat powiedziałeś. To drwane, bo pewnie już kudłaty tam był. No, nie, w tamtych częściach nie byłem jeszcze. Jak jest mruganie po angielsku? Arde. Mrugning. Tobie tak rozwaliło. Ej, a mi się w ogóle należy jeden no jajko niuchacza, bo tu suko miał dać mi jako prezent ślubny. Fajnie. Ej, mi też powiedział, że za darmo mi da dwa. No. No. Wiesz co, i cały czas jest wyścig o pierwszy ślub na atolu. No to ja już przegrałem. Pod coverem. Chyba, że z kimś innym wezmę. Mam piątą elytrę, dzień dobry. Otwierasz wow. Biznes. A ja swój filmik nazwę Biorę ślub na Księżycu. Z kim? A co ty się dopytujesz? Tak? Zazdrosny jesteś. Najpierw ksiądz uciekł, później pan młody uciekł. Ja myślałem, żeby zrobić wyprzedaż garażową. Czyli nie wiem, przez godzinę będę stał przed domkiem przy jakichś regałach i kto przyjdzie, to kupi ode mnie jakieś rzeczy. To takie coś jest dopuszczalne? Ej, dobre. Tak, ja no? To już mam od 2 miesięcy w głowie. Ej, taki pchli targ. Ja już wróciłem walczyć ze smokiem, jakby co. Nie był tylko za ty. Fun fact. Kurde, no nie wierzę, że to sobie zrobiłam, no, że wyrzuciłam te strzały, ja jego. Dawaj, ja zrobię atolową telewizję, będzie pytanie na śniadanie. Będę zapraszał i będzie wywiad z każdym. Takie live'y poranne? Live'y poranne. O 18. I tak właśnie minęła nam wyprawa w Endzie. Koniecznie zajrzyjcie do pozostałych, aby zobaczyć ich perspektywę. Generalnie troszkę tu endowych rzeczy nazbierałem, ale głównie jestem zadowolony właśnie z elytr, które udało mi się zebrać i z shulker boxów, a także niektóre elytry przehandlowałem. Jedna poszła aż za 32 diamenty, mimo że chciałem tylko 5 diamentów. Po prostu ta osoba była tak miło zaskoczona, że tak małą cenę chciałem, że po prostu dała mi o wiele więcej tych diamentów. Ogólnie jeszcze w międzyczasie zrobiłem w końcu tutaj wystrój tego pomieszczenia. Konkretnie w końcu te miejsce wygląda o wiele lepiej. Mamy tutaj stacje robocze, tak naprawdę wszystkie najbardziej potrzebne. Jeszcze brakują jakieś ozdobne zbroje w armor standach z tych nowych szablonów. Tu w ogóle dostałem mały upominek za współpracę w przymierzu od Nexiona. Ja mu ciszę dałem, ale jak widać dał mi ją też. A, te rybki się nazywają? Amphiprion? Wiciak? Pokolec turkusowy oraz pokolec żółty, cokolwiek to oznacza, przyda nam się, a shulker boxy są puste, akurat w moim ulubionym kolorze weźmiemy. Generalnie tutaj się dużo pozmieniało, konkretnie te wszystkie wnęki zostały poszerzone aż chyba o 2 kratki w głąb, tak mi się wydaje, bo wcześniej łóżko stało właśnie w tych 2 kratkach, a teraz jest tutaj. I generalnie jeżeli chodzi o wieżyczki, są to odbicia lustrzane, jeżeli chodzi o wystrój. Jedynie czym to się różni, to kolorem świeczek, jakimiś roślinkami oraz są inne obrazy, ale pozostałe tutaj dekoracje są dosłownie identyczne po obydwu stronach. I generalnie tutaj jeszcze doszły jakieś ozdoby, no i od razu lepiej to wszystko się prezentuje. Dużo się dzieje ostatnio na atolu, mamy po prostu pełne ręce roboty, bo jeszcze w planach mam 2 sklepiki na spawnie, do tego jeszcze mamy spawnowe przeróbki i poprawki różnych rzeczy na spawnie i do tego jeszcze tutaj trzeba tą bazę ogarniać, bo mam bardzo tutaj spore plany na to, ale wszystko powolutku i do przodu będziemy tutaj działać. Serwer ma dopiero około 3 miesiące i jeszcze 9 miesięcy pracy przed nami, więc naprawdę pod koniec sezonu tutaj będą cuda na kiju. Więc dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia.